zaczyna się tak. Ojciec Przeor otrzymuje z sekretariatu gminy Wilanowskiej, że jutro ma się stawić u Kreishauptmana w Warszawie. Zatrwożyliśmy się w pierwszej chwili, aby nas nie chcieli wyrzucać czasem. Tymczasem ojciec Przeor przyniósł wiadomość, że grzecznie wprawdzie, ale stanowczo, pan Kreishauptman oświadczył, iż w kaplicy naszej nie można odtąd odprawiać nabożeństw dla publiczności. Wolno nam jedynie prywatnie mszę świętą odprawiać i uzasadnił to stanowiskiem, że służba Boża nie może się zgodzić ze służbą wojskową. Ludność okoliczna współczuje z nami i bardzo wszystkim przykro. Tym bardziej będą się wszyscy modlić o rychły i sprawiedliwy koniec wojny. Odkąd postanowiliśmy, że jeden z ojców będzie codziennie o godzinie... Odtąd postanowiliśmy, że jeden z ojców będzie codziennie o godzinie 8, a także w niedzielę miewał mszę świętą w królikarni. W niedzielę oczywiście z kazaniem. Tak więc widzimy, że okupanci bardzo jasno sprawę postawili, zamknęli kaplicę. Ale ojcowie nie mieli wtedy możliwości w internecie odprawiać mszy świętej, więc wymyślili, że będą odprawiali w królikarni. Tutaj oczywiście trzeba pewien dopisek dać, dlatego że królikarnia wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Tam oprócz tego pałacyku, gdzie dzisiaj jest oddział Muzeum Narodowego, był dosyć duży kościółek, w którym także siostry franciszkanki, obok którego miały taki szpitalik dla ubogich. I w tym kościółku po prostu ojcowie postanowili odprawiać, bo tam były msze święte. I co niedzielę chodzili tam odprawiać tą mszę. I trwało to ponad 2 miesiące. Jak słyszeliśmy, wszyscy byli bardzo smutni, zwłaszcza mieszkańcy Służewa. Ale 4 kwietnia, czyli w sobotę wielkanocną, Wielką Sobotę, czytamy. Odprawiwszy rano w Wielką Sobotę ceremonię z radosnym Alleluja, choć zachmurzonym wojną podczas śniadania zjawia się pan kapitan wojska u nas stacjonowanego i pragnie pomówić z przeorem. Okazuje się, że jest to człowiek uprzejmy, chce być życzliwym. Nie wiadomo, czy naprawdę z dobroci, czy dla propagandy, że popierają Kościół, nie jak bolszewicy. Pozwolił na niedzielę i święta na 2 godziny przed południem wpuszczać publiczność do kaplicy. Była z tego powodu ogromna radość u nas, a także u wiernych, którzy w mig się o tym dowiedzieli i w święta tłumnie przyszli. Na to konto posłaliśmy oficerom na święta jakąś babę. Oświadczyli, że chcą być jak najlepsi i co mogą, to zrobią, by nam źle nie było. Rzeczywiście nie możemy teraz narzekać. Wojsko nie niszczy szczególnie ogrodu. W ogóle naprawdę spokornieli. Już nie widać tej buty pierwotnej, ni patrzenia z góry. Wyśmiewania i potrącania nawet kłaniają się sami nam. Odtąd ludzie przybywają na nabożeństwa świąteczne od 8 do 10.30, ale gdy kto prędzej przyjdzie lub dłużej posiedzi, nie doznaje przeszkód. W dzień powszedni można przyjść prywatnie, ale na ogół zostawiwszy kankartę na odwachu. Wracając, otrzymuje się numerek blaszany, na który wartownik wypuści. Każdy ze stale mieszkających w klasztorze ma specjalny Ausweis, który niekiedy musi okazywać, gdy pełni wartę żołnierz, który nas nie zna. Na święta dzięki Bogu można było i coś upiec, i nastroje były spokojne. To są właśnie takie obrazki wojenne, że nawet do klasztoru trzeba było na Ausweis wchodzić, a ci, którzy wchodzili do kościoła, byli sprawdzani, dostawali metalowy żeton i dopiero wychodząc na ten żeton mogli być wypuszczani. A najciekawsza jest ta informacja o tej pokorze niemieckiej. Okazuje się, że im front bolszewicki bliżej, tym więcej pokory u Niemców.